Szanowni Państwo, dzisiaj rozmawiamy z mieszkańcami Radzenia, powiatu radzeńskiego, o sprawach ważnych dla Polaków. I dzisiaj również bardzo dużo miejsca poświęcamy na to, że rządy Donalda Tuska to były rządy polskiej biedy i bezrobocia. Za jego czasów bieda miała twarz dziecka. Skończyliśmy z tym świadczenie 500+, od 1 stycznia 800+, to koniec biedy polskich dzieci i kupowania na zeszyt. Ale też Donald Tusk to czasy bezrobocia. W tym czasie ponad 2 miliony Polaków nie miało pracy. To więcej niż wszyscy mieszkańcy Lubelszczyzny. To czasy, kiedy ponad 2 miliony Polaków musiało wyjeżdżać za pracą za granicą. To również więcej niż mieszkańcy całej Lubelszczyzny. I to się, drodzy Państwo, zmieniło. Mamy bezrobocie, które jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej i to jest wielki sukces rządów Zjednoczonej Prawicy. I rządy Zjednoczonej Prawicy, drodzy Państwo, podkreślamy to zawsze i wszędzie, zawsze były po stronie najsłabszych. Również w tych trudnych czasach, a właśnie przede wszystkim w tych trudnych czasach, jak był COVID, stworzyliśmy tarcze antycovidowe, aby wspierać miejsca pracy, żeby nie doszło do tej największej tragedii, czyli bezrobocia. Jak pojawiła się wojna na Ukrainie i wraz z nią inflacja, stworzyliśmy tarcze antyinflacyjne, a więc to nie jest tak, jak mówił jeden z ministrów Donalda Tuska, że nie ma magicznego przycisku. Te przyciski są i to oznacza skuteczne, efektywne i aktywne działanie rządu po to właśnie, żeby wspierać Polaków. Dlaczego to było możliwe, drodzy Państwo? Dlatego, że skutecznie pokonaliśmy mafie VAT-owskie. Za czasów Donalda Tuska dziesiątki miliardów złotych wypływały za granicę. My z tym skończyliśmy. To działania i Ministerstwa Finansów, i Ministerstwa Sprawiedliwości, i Prokuratury. Jak ręką odjął, dokładnie w tym samym miesiącu, kiedy wprowadziliśmy zaostrzone przepisy prawa karnego, zbrodnię VAT-owską, kiedy powołaliśmy specjalne jednostki prokuratury, które mają się zajmować i zajmują się nadal ściganiem przestępczości gospodarczej, przestępczości VAT-owskiej, to wtedy te dziesiątki miliardów złotych zaczęły wpływać do polskiego budżetu. I dzięki temu możemy realizować te wszystkie programy społeczne, to dzięki temu możemy realizować bezprecedensowe inwestycje, w szczególności tutaj w naszym regionie, w Polsce Wschodniej. Nigdy nie było tak olbrzymiego wsparcia, jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin, inwestycje drogowe, w infrastrukturę poprawiającą jakość funkcjonowania mieszkańców i też wsparcia na rzecz obronności Polski. To są właśnie te działania, za którymi stoją ważne, potrzebne decyzje rządów Zjednoczonej Prawicy, więc dlatego apelujemy, żeby 15 października pójść na referendum, zagłosować 4 razy nie za bezpieczeństwem Polaków i pójść na wybory i wspierać rządy Zjednoczonej Prawicy. Głosować na listę PiS. Ja zachęcam, numer 7, Marcin Romanowski. Głosujmy za Zjednoczoną Prawicą w te wybory.